To była ciekawa przygoda. Jeszcze nikogo nie znalazłyśmy. Ej, to duże miasto. Dopiero zaczęłyśmy szukać. Tak, wiem. Miałam nadzieję, że na kogoś wpadniemy. Spójrz na ten szyld. Chyba znalazłyśmy bank. Powinniśmy tam zajrzeć? Jak uważasz? Fajny widok. To znaczy, możemy zginąć pod gruzami, ale fajny. Spokojnie. Pewnie stoi tak od lat. Nie zawali się akurat dziś. Chyba. Nie podoba mi się to. Kurwa. Musimy zbadać. Ty decyduj. Dobra. To wszyscy. Boże. No, znalazłyśmy bank. Po co biega z tymi kamizelkami? Nie wyglądają na żołnierzy. Ta. Sama nie wiem.
Ci w kamizelkach chcieli chyba napaść na bank. O, w mordę. Zupełnie jak w filmie. Którym? Tym o surferach napadających na banki. A, tak. Uwielbiam go. No dobra. O sprawie. Dzięki, stary. Zobacz, ile forsy. Torba jest pełna. Rany. Gdyby świat działał jak dawniej, byłybyśmy bogate. Spoko. Próbowali obrobić bank w dniu zero. Pewnie myśleli, że to dobry pomysł. Ah!
To było popaprane. Cóż, mamy z tego strzelbę, więc nie było źle. Dobra, wracajmy do bramy i jebać Fedrę. Joel nie miał bzika na punkcie kawy? Żartujesz? Dałby sobie rękę uciąć za paczkę ziaren. Nie kumam tego. Smakuje jak spalone gówno. Dziękuję. Z czasem ci posmakuje. Pierdolenie. Zabieramy tę benzynę do bramy i jebać wiatr. Uważaj! Co? Nie wiem, kurwia mnie to. Co to? Ma napis Barkos. Do czego może być? Nie wiem. Rozejrzyjmy się. Może warto tam zajrzeć. Dobra, mamy chyba wszystko.
morda, udało się. Zobaczmy, co my tu mamy. Co to kurwa jest? Jakaś miejscówka WLF. A to co? Propaganda WLF. Przypominają mi się świetliki w Bostonie. W Nowym Meksyku mieliśmy kruki. Nazywali się obrońcami konstytucji. Co to za typy? Byli żołnierze Fedry, którzy uznali, że za dużo tam zasad. Zbierali haracze, uprawiali poligamię. Świetni goście. Rany. Ta. Co to? To plany ataku na konwój Fedry. To miejsce wygląda staro. No, od lat tu nikogo nie było. Rzućmy okiem. To chyba wszystko. Zbirowi i duchowi by się spodobało. A komu? Zanim trafiłam do Jackson, miałam dwa zdziczałe koty. Ale chyba nie chciały jechać z nami, więc czasem tęsknię za tymi sierściuchami. Masz jakieś zwierzaki? Nie, nigdy nie miałam. Może kiedy tu skończymy, znajdziemy jakieś stworzonko, żeby się nim zaopiekować. Dobra. Hej, nie denerwujesz się? Czym? Tym, czego dowiedziałyśmy się o WLF. Są o wiele bardziej zorganizowani, niż myślałam. Jak dla mnie to nic nie zmienia. Musimy być ostrożniejsze. Przynajmniej nie wiedzą, że ich tropimy. Właśnie. Wszystko będzie dobrze. Wiem. W porządku. Powinnyśmy wracać do jebać Fedrę, zanim zapadnie znowu. Zobaczmy, czy znajdziemy WLF w Sarewenie. A ty dokąd? Coś tam jest.
Owocne poszukiwania. To chyba tyle. Przed nami konwój. A tu co się stało? Wygląda na zasadzkę. Popatrz na dziury po kulach na tej ciężarówce. Pewnie nasi znajomi z WLF. Tamten był oficerem. Pojechali ciężarówką z żarcia? Może chcieli się ukryć. No to nie wyszło. Tak, no to wygląda. Zabieramy tę benzynę, bo gramy jebać, prawda? Tak.
Ktoś rozbił tu obóz. Wygląda na świeży. Myślisz, że to Tommy? Może. Trochę smutne. To bezpieczne? Nie wiem. Uwaga. Udało się. Witaj. Dobra, to chyba wszystko. Thank you.
Dobra. W porządku. No i git. Wprowadź kod. Ej, te stare agregaty są dość kapryśne. Może trochę zająć się zanim... O! Mówiłaś coś? Nic! Jakoś nikt nas nie widzi. Albo jeszcze czekają. Poszukajmy wejścia. Obserwuj te okna. Wilk. WLF. Kumam. No jasne. To ma sens. Widziałaś? Zarażony przeskoczył przez płot. O, czyli możemy tamtędy wejść. Nie powinnyśmy słyszeć strzałów? Nie wiem, co się dzieje.